Dzień dobry, cześć i czołem. Ja nazywam się Miłosz, a jako że tydzień temu byłem na rybach, to udało mi się złowić ten oto piękny Gyarados Premium Collection Box, który zawiera cudowną kartę Terrestrialized Gyarados'a w full arcie. No co, sprawdźmy, co kryje ten bydlak. Shiny Charizard for life. Ale zanim przejdziemy do materiału, chciałbym serdecznie podziękować sklepowi Catchmaker za to, że dostarczył mi ten piękny, cudowny zestaw do otwarcia na dzisiejszym openingu. Więc jeżeli chcecie kupić sobie oryginalne karty Pokémon angielskie czy też japońskie, ale nie tylko, bo także pluszaki lub inne karcianki, to serdecznie zapraszam do linku w opisie. Tam znajdziecie link do Catchmaker. Oni posiadają najniższe ceny w Polsce, więc serdecznie zapraszam do zakupów, a my lecimy za openingiem. Jak widzicie, boksik jest już sprzedaną i jest to taki boks, jak mniej więcej było za sprawą Charizarda EX, także w wersji Terrestrialized, czyli mamy oczywiście kartę Gyarados'a w full arcie Terrestrialized, mamy Magikarpa w rewersie, 6 boosterków, mamy piękną taką ramkę, na którą możemy włożyć sobie naszą kartę oraz 65 sleeve'ów z Gyarados'em w wersji Terrestrialized. No co, dajcie mi chwilkę, a ja sobie ją szybko otworzę. No dobra, jak widzicie, mamy już wszystko przed sobą i piękną kartę Gyarados'a EX Terrestrialize. Od razu rzucimy sobie w te piękne sleeve z Gyarados'em. Widzicie, wszystko jest na miejscu, więc będziemy mogli sobie zasleeve'ować. A zaraz wam pokażę tą piękną ramkę, jak to wszystko wygląda. Więc piękną kartę możemy złożyć na bok. Trzymajcie kodzik, redeemujcie go sobie w waszych grach Pokémon TCG Live, żeby odblokować ten właśnie zestaw. A tak prezentuje się owa ramka z Magikarpem. Moim zdaniem jest to jedna z fajniejszych rzeczy, jaką Pokémon Combat wymyśliło, czyli te ramki w boksach na nasze trafy. Teraz wyszedł też Armoruż w taki sposób, więc mega fajna sprawa. Sleeve wam pokazałem. Mamy także 6 boosterków i jestem dość zdziwiony, bo mamy tak. Mamy Obsidian Flames, Paldea Evolve oraz Lost Origin z lewej strony, a po prawej stronie był Obsidian Flames, Paldea Evolve oraz Scarlet and Violet Basset. Więc zostawimy sobie ten Lost Origin na sam koniec. Zaczniemy sobie od Scarlet and Violet Basset, bo z tego setu właśnie wypadał owy Gyarados. Sprawdźmy sobie, jak wygląda ten pierwszy boosterek. Przekładamy sobie pierwszą kartę na bok i lecimy z pierwszą paczuchą. Mamy tak, Grass Energy, Sprigatito, Houndour, Chiplum, jest Setodol, Flamigo, za nim Fortress, Rocky Helmet, Skeleridge w rewersie, Rerkin w rewersie i patrzcie, pierwszy dropik Miraidon EX, kozacko, bo jest to karta, która powoli wraca do mety, ludzie zaczynają znowu nią grać w Japonii, że dobrze pamiętam, to wygrał ziomeczek Champions League z tą kartą, więc no, Miraidon wraca do żywych, można tak powiedzieć. I sprawdźmy sobie, co kryje kolejny booster, tym razem jest to Paldea Evolve, czyli drugi dodatek, który wychodził w erze Scarlet and Violet. No dobra, zobaczmy sobie, co kryje kolejna paczucha. Przekładamy sobie energię do przodu i mamy znowu Grass Energy. Potem jest Makuhita, Lanin Spinarchin, Dino, Magikarp, Vespiquen, Ice Cube, Iono, bardzo grywalna karta, jest Larvitar, Tinkating, a za nim Tinkaton, czyli ewolucyjna linia trafiona w jednej paczuszce. Fajnie to wyglądało, ale oczywiście będziemy teraz lecieli po kolejną fajną kartę, bo Obsidian Flames jest dodatek, w którym można trafić oczywiście Charizarda. Czy uda nam się go trafić? Raczej nie sądzę, chociaż wiecie, szanse są naprawdę małe, ale jednak coś tam może się zawsze nam przytrafić. Lightning Energy, Simple, Heatmore, Lillipup, Toxel za nim, Skarmory, Walktrio, Darmanitan, Brazius. Patrzcie na to, Charizard EX w tej wersji Crystal. Boże, to jest alter art. Nie wierzę, co tu się przytrafiło. A za nim Scizor. Wow, okej. Okay. Czy to było jakieś przypowiednia? Nie wiem, ale o kurde. Patrzcie na to, najdroższa karta z tego setu trafiona. Marzyła mi się ta karta. Powiem wam, że byłem tak, tak chciałem ją trafić, że no nie wiem, ja mam brak słów, nie wiem, co mam teraz w ogóle powiedzieć, bo trafiłem chyba na najdroższą kartę, nie wiem, czy w ogóle nie z całej ery Scarlet and Violet, wow, Charizard trafiony, pozdrawiam. No, takie dropy właśnie lecą z Catchmaker, serdecznie polecam sklep kupować boostery, lećcie szybko, bo o, taki Charizard może być trafiony właśnie w waszej w waszej paczce. Ok, kolejny booster, Paldea Evolve tym razem. Wow. Nie no, ja mam brak słów. Powiem wam, że teraz jestem zadowolony. To jest opening, którego potrzebowałem. Karta, którą chciałem i w końcu mam. Frixibax, Tenemouse, Sprigatito, Magnemite, Corviknight, Survivor, Paldean Tauros, Choice Belt, Zanim Shinx, a potem Stabilite. Tylko i wyłącznie karta holo.
Nie, no ja już jestem content, ja jestem zadowolony. Możemy kończyć dzisiejszy odcinek, więc no. Siemanko, trzymajcie się. Jeszcze macie dwa boostery do obejrzenia. Tym razem jest to Obsidian Flames. Jak trafimy drugiego Charizarda i jak w tym boosterze, to po prostu ja chyba wyskoczę z okna, czy coś, nie wiem. A few moments later. Sprawdźmy, co się dzieje w kolejnym boosterku. Mamy tak, Basic Energy, jeżeli chodzi o stalową, Salandit, Electrike, Larvitar, Magnemite, jest Grumpig, Clodsire, Trevenant. Pierwszy rzecz jest Lechonk. Okej. Okay. Nie. Ja nie wiem, co się dzieje. Przecież to jest niemożliwe, zanim kryje się Scoville'n. O tym właśnie mówiłem. Dwa Charizardy w jednym boksie? Nie, ja chyba kończę dzisiejszy odcinek, bo to jest aż niemożliwe, co się dzieje w tym openingu. Brak słów, popatrzcie na to. Najpierw trafiliśmy kryształowego Charizarda, potem trafiamy złotego. Też się boję otwierać ostatnią paczkę z Lost Origin, bo w tym może się kryć co? Tu może się kryć Giratina w sumie w swojej wersji Alter Art. Jeżeli tą trafimy Giratinę, to możemy po prostu zamykać kanał, bo chyba po prostu trafimy wszystko, co by się dało. Tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, to kody były odwrotnie, więc trzymajcie kodzik do Lost Origina. I tu przekładamy chyba cztery karty za dwie, z tego co pamiętam. Jeżeli tu będzie naprawdę Giratina, to jest koniec. Gumi, Meritite, Scobet, Gligar, Phantomp, Fire Energy, Bronzong, Cordless Experiment, na nim jest Porygon 2, Blitpack oraz Politoed. Dobra, ja tam się nie gniewam za ten ostatni boosterek z Lost Origina, bo trafiliśmy dzisiaj największego farta, jakiego mogliśmy mieć na polskim YouTubie. Popatrzcie na to, zróbmy sobie szybki recap tego, co dzisiaj trafiło się na naszym odcinku. No dobra, karty, które trafiliśmy dzisiaj to Gyarados EX gwarantowanej. Potem był Miraidon, ale za Miraidonem krył się kryształowy Charizard, a w kolejnej paczce z Obsidian Flames mieliśmy Charizarda Złotego. Powiem wam szczerze, że nie wierzę, co tu się wydarzyło. Jestem w szoku. No tak. Takie boksy możecie kupić sobie na karczmie. Ja serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapę w górę, bo ja mam brak słów. Trzymajcie się. Na razie. Dziękuję wam wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przełoży się z pewnością na rozwój mojej działalności. Shiny Charizard for life.